Na szeptanki zaprasza Hanka. Bawcie się dobrze i badajcie tajemnice razem ze mną. 5 listopada 1975 roku 22-letni Travis Walton pracował jako drwal w Arizonie. W pracy jeszcze do niedawna czuł się komfortowo, bo jego szefem był najlepszy przyjaciel, a później nawet szwagier Mike Rogers. Fart był tym większy, że Rogers właśnie podpisał lukratywny kontrakt na uporządkowanie pokaźnego obszaru w leśnictwie Apache Seed Graves, który miał być niejako przełomem w ich karierze i owocować całkiem pokaźnymi dochodami. I wszystko dalej byłoby świetnie, gdyby nie to, że prace przebiegały z opóźnieniem, choć załoga harowała od świtu do zachodu słońca. 5 listopada ekipa wróciła jednak z lasu bez Travisa Waltona. Mężczyźni zgłosili jego zaginięcie, a policja dość szybko doszła do wniosku, że w męskiej drużynie musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia, które skończyło się zamordowaniem przez drwali swojego kolegi. Te domysły początkowo potwierdziły plotki o tym, że szczególnie pomiędzy dwoma mężczyznami, Waltonem i Daylisem, faktycznie wyraźnie iskrzyło. I policji trudno się dziwić, bo zdawała sobie sprawę z ogromnego napięcia spowodowanego opóźnieniem w realizacji kontraktu. A przecież mógł to być kontrakt życia. To musiało obudzić wielkie emocje i wzajemne pretensje. Jednak do najbardziej niesamowitej części tej historii dochodzimy właśnie tu, gdy koledzy Travisa opowiadają o okolicznościach, w jakich stracili z oczu swojego kolegę. Steve Pierce, John Gollett, Allen Daylis, Dwayne Smith i Ken Peterson, wszyscy pochodzący ze Snowflake w Arizonie, poinformowali policję, że tego wieczoru wśród drzew zauważyli jasne światło, które tylko na chwilę wzięli za księżyc lub słońce, by jednak zaraz dojść do wniosku, że mimo wszystko widok jest jakiś nietypowy. Może więc pali się las albo właśnie obserwują skutki katastrofy samolotu. Stwierdzili, że nie ma innego wyjścia, jak tylko się temu przyjrzeć. Dotarli na miejsce i stanęli około 30 metrów od źródła światła, którym okazał się wiszący nad polaną niezidentyfikowany obiekt latający. Travis Walton okazał się najodważniejszy z grupy i stwierdził, że nie odejdzie, dopóki się nie dowie, co właściwie widzą. Gdy zbliżał się do statku, ten zdawał się na to reagować. Dźwięk, który obiekt wydawał, ciągle się nasilał. Taka reakcja statku kosmicznego trochę Travisa spłoszyła. Stracił nieco na odwadze i zdecydował, że wobec siły nieznanego najlepiej się jednak wycofać. Nie zdążył. Nim jednak to zrobił, ze statku wydobyło się niebiesko-zielone światło w kształcie promienia, który objął Travisa i uniósł nad ziemią, by potem zdecydowanie rzucić z powrotem na ziemię. Tego było za wiele nawet dla twardych drwali, którzy kompletnie oszołomieni, w wielkim strachu o swoje życie, wpadli do samochodu i nie oglądając się więcej na kolegę, uciekali, gdzie pieprz rośnie. Dopiero kilka minut później zdecydowali się jednak odwrócić i sprawdzić, co się dzieje. Wrócił zdrowy rozsądek i uświadomili sobie, że przecież muszą wrócić po Waltona, zwłaszcza, że jasne światło, które przed chwilą zwracało ich uwagę z daleka, teraz zupełnie zniknęło. Niestety jednak, razem z Travisem Waltonem. Mężczyźni, jak opowiadali, rozpoczęli poszukiwania, które jednak nie dały żadnych rezultatów, wobec czego opowiedzieli swoją historię miejscowemu szeryfowi. Ten oczywiście wysłał do lasu ekipy poszukiwawcze złożone głównie z policjantów, które przyglądały się miejscu zdarzenia w poszukiwaniu śladów może nawet nie tyle UFO, co krwi albo narzędzia zbrodni. Nie znaleziono jednak zupełnie niczego. Niektóre źródła podają, że poinformowana o dość dramatycznej sytuacji matka Waltona wcale nie wpadła w histerię. Była przekonana, że syn wróci, podobnie jak jej najstarszy potomek, którego kiedyś spotkała podobna przygoda. Jednak brat Waltona, Donald, ani przez chwilę nie dopuścił do siebie myśli, że ta wymyślna historia o UFO może być prawdziwa. Stwierdził, że to przykrywka, która ma ukryć jakieś koszmarne wydarzenia, jakie rozegrały się w lesie i skończyły dla Waltona dramatycznie. Oczywiście jednak drwale jednomyślnie upierali się przy swojej wersji zdarzeń, twierdząc, że nie dokonali ani morderstwa, ani nie pobili kolegi, nie zrobili też mu żadnej innej krzywdy. Aby to udowodnić, poddali się nawet badaniom na wykrywaczu kłamstw. Jak można się domyślić, prowadzący test pytali, czy Travis został poważnie ranny lub zabity przez jednego lub więcej członków ekipy. Chcieli również wiedzieć, czy drwale mówią prawdę o tym, że tydzień wcześniej widzieli statek kosmiczny, który uprowadził ich kolegę.
Mężczyźni oczywiście pozostali przy swoich pierwotnych zeznaniach. Choć większość z nich test zdała, to skonfliktowany z zaginionym Allen Dailies nie był już tak przekonujący i ostatecznie nie ukończył badania z sukcesem. Wtedy zagadkę próbowano wyjaśnić już od 6 dni. Żadnego ewidentnego przełomu nie było, do momentu, kiedy pojawił się nagle Travis Walton. Jak potem opowiedział, obudził się nocą na zimnym chodniku, leżąc na brzuchu z głową spoczywającą na prawym ramieniu. Zimne powietrze natychmiast go orzeźwiło, a gdy spojrzał w górę, zobaczył gasnące światła. Uznał, że jest to statek kosmiczny, który właśnie wyrzucił go na chodnik. Uważał, że stracił przytomność tylko na chwilę, a kiedy ją odzyskał, natychmiast odnalazł budkę telefoniczną koło stacji paliw i zadzwonił do siostry. Odebrał szwagier Grant. I około wpół do 1 w nocy bliscy zabrali Travisa do auta. Śmiał się, że nie wie, co mu się stało, ale wie jedno, jest zarośnięty, jakby przez tydzień się nie golił. Wtedy uświadomiono mu, że nie było go prawie przez 6 dni. Na jego ciele uwagę zwracała czerwona plama na środku prawego łokcia, przypominająca ślad po wkłuciu, na przykład przy pobraniu krwi. Nie było jednak żadnych ran, poparzeń ani innych śladów świadczących o tym, by mógł być poważnie pobity. Wprawdzie aż 6 dni po rzekomym uprowadzeniu, ale jednak przeprowadzono testy na obecność substancji psychoaktywnych w ciele Waltona. Nie wykazały niczego podejrzanego. Co ciekawe, młody człowiek nie wydawał się zagłodzony ani skrajnie odwodniony, choć zdecydowanie stracił na wadze. Ku zdumieniu wszystkich potwierdził, że został uprowadzony przez UFO, które zatrzymało go sobie na te kilka dni. Takie oświadczenie musiało wywołać wielką sensację, szczególnie w kręgach pasjonujących się tematem UFO. Jedna z badaczek, Coral Lorenzen, spisała wspomnienia chłopaka. On wprawdzie wiele ze swojej 5-dniowej nieobecności nie pamiętał, ale, jak przedstawia badaczka, wie, że obudził się w pomieszczeniu, które początkowo wziął za szpitalną salę z niskim sufitem. Na swojej klatce piersiowej zauważył owalny metaliczny aparat. Czuł też silny ból. Powietrze w pomieszczeniu było ciężkie, gorące i wilgotne. Walton po kilku minutach zorientował się, że wokół stołu, na którym leżał, znajdowały się jakieś postaci. Mierzyły około 150 cm wzrostu lub mniej. Miały bladą skórę, duże oczy, niewielkie nosy i usta, drobne uszy. Ubrane były w pomarańczowe kombinezony. Jak pisze badaczka zjawisk UFO, Travis opowiedział, że zerwał się wtedy, chwycił leżący na pobliskim stole obiekt w kształcie pałki, którym zamierzał się bronić. Po chwili jednak zobaczył, że 3 istoty kierują się w stronę wyjścia. Gdy opuściły pomieszczenie, Walton ruszył za nimi, skręcając w lewo, szukał wyjścia, znalazł jednak tylko okrągły pokój z fotelem. I choć fotel był dla niego za mały, to zmęczony w nim usiadł. Niedaleko znajdowało się coś w rodzaju ekranu. Kiedy Walton poruszył jeden z drążków przy fotelu, gwiazdy widoczne na suficie zaczęły się poruszać. Przestawił dźwignię do oryginalnej pozycji i zaprzestał dalszych eksperymentów. Zwłaszcza, że zbliżyła się do chłopaka istota o wzroście 1,80 m z brązowymi włosami, a ten zarzucił ją pytaniami, na które odpowiedzi jednak nie otrzymywał. Udał się korytarzem i zatrzymał przy ścianie, w której pojawiły się drzwi. Obaj przeszli następnie do kolejnego pomieszczenia, gdzie otworzyły się następne drzwi. Później Walton znalazł się w dużym salonie, w którym znajdowały się 3 lub 4 owalne metaliczne obiekty. Powiedzmy, mężczyzna, który przyprowadził Waltona do tego miejsca, miał na sobie niebieski kombinezon i przezroczysty hełm. W kolejnym pomieszczeniu były jeszcze 2 inne postacie przypominające ludzi, kobieta i mężczyzna. Gestami zachęcili Travisa, by położył się na stole, a na jego twarzy umieszczono coś w rodzaju maski tlenowej. I na tym wspomnienia Travisa się kończą. Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego miłośnicy UFO uznali tę historię za niepodważalny dowód tego, że odwiedzają nas kosmici, którzy dokonują porwań, by zbadać ludzką rasę. Jednak ci, którzy twardo stąpają po ziemi, stawiają raczej na to, że mężczyźni znaleźli się w dość trudnym dla nich położeniu, z którego próbowali wybrnąć. Za niewywiązanie się drwali z kontraktu, groziły spore kłopoty. Ich stabilność finansowa była mocno zagrożona, więc być może wymyślili taką historię jako usprawiedliwienie tego, że prace idą wolniej niż zakładał harmonogram. Możliwe też, że chcieli zwyczajnie na swojej historii zarobić. W tamtych czasach nie było żadną tajemnicą, że prasa brukowa za takie opowieści płaciła dobrze. Oferowano nawet 100 tysięcy dolarów za wiarygodną historię, mogącą stanowić dowód na istnienie UFO.
Ale skąd ten konkretny pomysł? W końcu w najbliższym otoczeniu mężczyzn taka historia już była znana. Dotyczyła jednego z braci samego Waltona, który zapewne podzielił się rodzinnym sekretem z chłopakami, być może będąc dla nich tym samym źródłem natchnienia. Jest też teoria, która zakłada, że tak jak początkowo podejrzewali policjanci, w lesie doszło do jakichś dramatycznych zdarzeń, których ofiarą padł Travis Walton. I na skutek tego stracił pamięć. Tutaj warto wtrącić, że testu wykrywaczem kłamstw nie przeszedł jeden z członków ekipy, który był charakteryzowany jako antagonista Waltona. Czy konflikt skończył się tak dramatycznie, że na skutek tego Travis doznał szoku? Całkiem możliwe, że mężczyznom, którzy w terenach leśnych orientowali się nieporównanie lepiej od policjantów, tak naprawdę jednak udało się odnaleźć kolegę po bulwersujących zdarzeniach i wypełnić lukę w jego pamięci wymyśloną sensacyjną opowieścią, w którą on po prostu uwierzył. Powstaje jednak pytanie, jakim sposobem mężczyźni w większości zdali test na wykrywaczu kłamstw. Jedni wyjaśniają, że wtedy to badanie nie było zbyt wysokiej jakości. Samo urządzenie bywało zawodne, można było je też oszukać. Ale jest też inne, dość przekonujące wyjaśnienie. Testu nie zaliczył, jak pamiętacie, jeden z drwali, który miał już na koncie niejedną utarczkę z Travisem. Być może któraś z nich w końcu przydarzyła się, gdy byli na osobności i pozostali koledzy nie mieli pojęcia, co tak naprawdę się stało. A potem uwierzyli w fantastyczną historię Davisa. Trochę z solidarności, a może trochę czując zysk, chętnie się sami w nią wpasowali. Pomogli więc koledzy szukać Waltona i już razem opowiedzieli chłopakowi, co rzekomo zaszło. Mózg nie znosi luk w pamięci, więc chętnie je zapełnia, na przykład traktując cudze opowieści jak własne przeżycia. Swoją teorię ma szeryf Gillespie, który jest przekonany, że chłopakowi przydarzyło się coś, co świadkowie lub sprawcy jego nieszczęścia chcieli zataić, ale jednocześnie nie zostawić człowieka bez pomocy. I na przykład po potrąceniu przez samochód Travis mógł być zabrany cichaczem do szpitala, co jest także przy okazji sensownym wytłumaczeniem śladu po igle. W szpitalu mógł być traktowany silnymi lekami, a w końcu ze szpitala, równie potajemnie, został zabrany lub nawet sam uciekł. Stamtąd trafił na chodnik, gdzie został znaleziony. I tak właśnie wypadek udało się ukryć. Czy rzeczywiście opowiadając o tych zdarzeniach mężczyźni liczyli na sławę, tego nie wiemy. Ale możemy być pewni, że ogromny rozgłos zyskali, bo jest to do dziś jedna z najbardziej znanych historii o UFO w dziejach dokumentacji tego rodzaju zjawisk. O tej historii pisano książki, kręcono filmy dokumentalne, przeprowadzano setki wywiadów. Wytwórnia Paramount Pictures nakręciła nawet film, który miał polski tytuł Uprowadzenie. Do dziś jednak historia budzi bardzo dużo wątpliwości. I badacze tego zdarzenia podzielili się na dwa obozy. Obydwa mają swoje argumenty. Jedni związane z UFO, inni bardziej stawiają na wyjaśnienie zbliżone do kryminalnego. I osobiście muszę przyznać, że o ile szukanie sławy i pieniędzy nie jest niczym nadzwyczajnym na naszej planecie, podobnie zresztą jak ukrywanie przestępstw, o tyle twardych dowodów na istnienie UFO do dziś nauka nie odnalazła. Tak więc mnie akurat panowie do końca nie przekonali. A was? Do usłyszenia.